lasce na pograniczu parku Denali. Na Stampede Road. Na Stampede Road, która ma się zmienić za chwilę w Stampede Trail. Jest to jedyna droga, którą można się dostać do magicznego autobusu, w którym w 1994 roku żył i zmarł Chris McCandles. No ja myślę, że my też możemy zaraz. O, poczekajcie, dojedziemy do rzeki, do Teklaniki dojedziemy. Patrzcie, to ja się rozpędzę. Zadzwońmy do i on zawsze w takim przypadku ma jakiś pomysł, jak to zrobić. Halo, halo, słuchaj, no nie da się dojechać. Wildwaterowcami nie jesteśmy, więc też nie przepłyniemy tego. Co ty byś zrobił? Co ty robisz w takim wypadku na Alasce, jak się nie da nic zrobić? Co? Co? Helikopter wynająć? Mówisz, zawsze tak robisz, oszalałeś? Takie można. Można? Nikt się nie dowie na kolosach? No dobra, okej. Okay.